Aż trudno sobie wyobrazić, że w ciągu 2 lat powstała linia kolejowa Galicyjskiej Kolei Transwersalnej. 16 grudnia 1884 roku została ona oddana do użytku. Mija dokładnie 138 lat, kiedy na tory wyjechał pierwszy pociąg. Wybudowano nie tylko linie kolejowe, ale liczne wiadukty, mosty z pełną infrastrukturą, dworce, przystanki kolejowe, ale również budynki mieszkalne dla pracowników kolei, których musiano ściągać z całej Galicji. Budowana była jako przedsięwzięcie o strategicznym znaczeniu wojskowym. Jak się później okazało, otworzyła nasz region na świat. Najpiękniejszy pod względem widokowym i krajobrazowym jest jej odcinek z Chabówki do Nowego Sącza. Ruch pociągów pasażerskich na popularnej linii 104 z Chabówki do Nowego Sącza zakończył się w 2006 roku. Od tamtej pory tylko w okresie wakacji, i to na odcinku z Chabówki do Kasiny Wielkiej, odbywał się przejazd zabytkowym pociągiem retro, a z Nowego Sącza do Chabówki pociąg jeździł z okazji Święta Niepodległości i pikników kolejowych, które odbywały się w Kasinie Wielkiej i Dobrej. Najpierw wydarzenie to jako swego rodzaju protest. Song miało na celu uratowanie linii przed likwidacją. Stało się zachętą i inspiracją do forsowania projektu budowy nowego połączenia kolejowego, potocznie zwanego z Podłęża do Piekiełka. Przypominamy tą historyczną chwilę, która się tu zdarzyła 138 lat temu. Cała inwestycja, trzeba przypomnieć, została sfinansowana przez państwa austriackie. Kosztowała 35 milionów guldenów. I trzeba brać z nich przykład, jeżeli w ciągu 2 lat wybudowano 577 linii kolejowych, to stać nas, żeby kilkadziesiąt kilometrów wybudować nowoczesnej kolei, która by skróciła przejazd z Krakowa do Nowego Sącza z 3 godzin do godziny, z Krakowa do Zakopanego z 3,5 do 1,5 godziny. Czesław Szynalik, miłośnik kolei i wielki orędownik budowy nowej linii kolejowej, umownie zwanej z Podłęża do Piekiełka, tłumaczy, że podobnie jak 138 lat temu, tak i teraz linia ta przysłuży się rozwojowi naszego regionu. Przede wszystkim otworzy się świat transportowy, bo ta część, trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o transport kolejowy, jest wyłączona, bo poza pociągami retro tutaj nie jeździ żaden transport i warto do tego wrócić. Być może w niedługim czasie przejazd zabytkowym pociągiem retro będzie tylko miłym dodatkiem do oferty turystycznej, a regularnie kursujące pociągi jadące z prędkością ponad 120 km na godzinę, tak jak 138 lat temu, otworzą nasz region na świat. Ta inwestycja jest ważna z punktu widzenia gospodarczego, z punktu widzenia społecznego, z punktu widzenia gospodarczego. W tym regionie tkwi olbrzymi potencjał gospodarczy. On nie jest obudzony. On nie jest obudzony dlaczego? Bo trudności komunikacyjne wielu zniechęcają, żeby na co dzień skorzystać z dobrodziejstw tegoż regionu. Limanowszczyzny, jak pani powiedziała, Podhala, Sądecczyzny. Przy okazji przypominam deklarację pana ministra Andrzeja Adamczyka, złożona tutaj kilka lat temu, tu na stacji w Mszanie Dolnej, że pierwsze pociągi przejadą w 2026 roku. I wydaje mi się, że wszystkim powinno zależeć, przedstawicielom władz samorządowym oraz mieszkańcom. W tym roku ruch na torach zamarł całkowicie, a to ze względu na przygotowanie istniejącej linii 104 do generalnego remontu. Na razie PKP planuje w przyszłym roku wykup gruntu pod inwestycje, ale wszystko zależy od środków, które rząd przeznaczy na to zadanie. A głównym źródłem finansowania całej inwestycji mają być pieniądze ze środków Unii Europejskiej. Nieoficjalnie mówi się, że remont linii 104 oraz budowa całkowicie nowego połączenia z Podłęża do Szczyżyca i Mszany Dolnej może wynieść ponad 10 miliardów złotych.